Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii The Gamer w Persona 4. Idziemy, jak to mamy już ostatnio w zwyczaju, obejrzeć telewizję o 12 w nocy. Czy coś znowu nas zaskoczy? Nie wiem, jeszcze mam nadzieję, że nie, bo jak na razie to, co się tam pojawiało. Ojej, przez najbliższe rok spodziewamy się gęstej mgły. Przez ostatnie parę lat było tutaj znacznie więcej mgły niż wcześniej, a jej powód jest nieznany. A tak czy jak, mieszkańcy Inaby powinni być bardziej ostrożni niż zwykle. Boże, o północ, to ja wyłączam. Ej! To się pojawiło. Wygląda mi na kogoś w różowym kimonie. O, wygląda na to, że nosi ona różowe kimono. Gdzieś już taką widziałem ostatnio. O, niestety obraz jest tak rozmazany, że nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co tam jest. Ciekawe, co się stało, dotknął tego telewizora. Nope. Obraz tylko znika. Cóż, powinien porozmawiać o tym związku H.E. Bo tylko oni tak naprawdę wiedzą coś o tym, oprócz mnie oczywiście. No, dawno się nie widzieliśmy, Igorze. Witaj. Nie martw się. Wciąż śpisz w prawdziwym świecie. Przywołałem cię w twoich snach. Co ja robię w Velvet Roomie? Inaczej, czego on mnie chce z Velvet Roomie? Ale znów się spotykamy. To miejsce tylko dla tych, którzy w ten lub inny sposób zawali kontakt i tylko oni mogą tu wejść. W swoim normalnym życiu podświadomie słyszałeś wezwanie i wybrałeś podążanie za swoim przeznaczeniem, za swoim wewnętrznym głosem. I w ten oto sposób wywołując obudzenie twojej mocy. Masz na myśli tą personę? Trzymaj to. Otrzymałem Velvet Key. Od tej nocy jesteś naszym gościem w tymże Velvet Roomie. Twoje przeznaczenie będzie wymagało wyćwiczenia twoich umiejętności i do tego będziesz niewątpliwie potrzebował naszej pomocy. Jest tylko jedna cena za moją pomoc. Musisz przestrzegać swego kontraktu i podjąć odpowiedzialność za wszystkie decyzje, które podejmiesz. Okej. Chyba rozumiem. Dobrze więc. Ale ten długi nos, on się wbija w moje oko. Persona, którą otrzymałeś, jest to część ciebie, która pojawia się, kiedy zmierzasz się ze światem wokół ciebie. Możesz o tym pomyśleć jako sile determinacji, którą masz, aby zmierzyć się z problemami w życiu. Jednakże twoja umiejętność persony to ta dzikie karty. W porównaniu do innych jest ona wyjątkowa. Jest jak numer 0. Liczba 0. Pusty, ale jednocześnie mający nieskończony potencjał. Co aż na myśli mam specjalny? Umiejętnością persony jest siła kontroli własnego serca. I serce wzmacniane jest poprzez więzi. Kiedy będziesz nawiązywał więzi poprzez nawiązywanie kontaktu z innymi, twoje własne więzi socjalne będą się rozwijały. Więzi socjalne, social links, nie wiem jak będę używał. Zazwyczaj mam taki zwyczaj, że nie tłumaczę
wszystkich zlotów takich jak te, ale postaram się to zmienić. Więzi socjalne. Moc tych więzi socjalnych będzie determinować siłę umiejętności swoich person. Więzi socjalne są wymagane, żeby wzmocnić... nie tylko po to, żeby wzmocnić swoją personę. Czasami pomogą ci również ukazać prawdę w innym świetle. Gdzie zabierze się twoja obudzona moc dzikiej karty? Na turniej WTA. Będę czekał na podróż tego przeznaczenia razem z tobą. A teraz daj mi spać, dziadu. Do zobaczenia. Daj mi spać, ja mam szkołę. Nie to co ty, dziadu. Chwilę, czy ja naprawdę powiedziałem, że ja się przejmuję szkołą? Cholera. Słyszę Joskę. Siema! Cześć, Joskę. Widziałeś, co było ostatnio nocy, prawda? Coś nie mogłem stwierdzić, kto to było, ale ktoś pojawił się w telewizorze i nie możemy tego zignorować. Pójdźmy zobaczyć po szkole, może Teddy będzie mógł tam coś powiedzieć. W sumie, jeśli ktoś ma wyjść, to raczej on. Cóż, jeżeli ktoś został znowu wrzucony, można naprawdę jest podejrzany, kto za tym wszystkim stoi. Nie, to wypadek. Trzy osoby wpadły sam do telewizora. Nawet jeśli chodzi o coś z tym miejscem, że zabijano ofiary. Jeżeli ktoś używa tego świata jako broni, to niewybaczalne. No w sumie. Musimy znaleźć podejrzanego. Niezależnie od tego, co będziemy musieli zrobić. Okej. Policja nic nie zrobi. To by nie był wierzył, że modeca zabije ludzi, wrzucając ich do telewizora. No, pewnie jacyś by się znaleźli. Zakończmy to. Masz rację. Wiesz, to wolałem już włożyć głowę do telewizora, taki ty to zabijesz i tym razem to zadziałało. Może to persona? Myślę, że to dlatego, że mam teraz taką samą moc. Personę, czyż nie? Czy może być tak, że otrzymaliśmy tą moc właśnie po to, abyśmy mogli rozwiązać tę sprawę? Może. Cóż, w sumie to ty jako pierwszy dostałeś się do telewizora i otrzymałeś swoją personę. Cóż, uważam, że tak długo będziesz ze mną. Mogę odnaleźć podejrzanego i rozwiązać tę sprawę. Postarajmy się to zrobić. Okej. Jestem z tobą. Czy wszyscy w Japonii są leworęczni? I jednocześnie czujesz, że nawiązuje się między nami przyjaźń. I w ten oto sposób powstaje nasza pierwsza więź socjalna. Więź socjalna z Arkaną... Magisien. Która to będzie Arkaną Joskę? Dla Joskę nie ma to zbyt wielkiego wpływu, jaką on ma Arkanę. Dla nas za to jak najbardziej. Ponieważ... im bardziej nawiążemy kontakt z daną Arkaną, reprezentowaną przez daną osobę oczywiście, tym mocniejsze persony możemy stworzyć. Również postacie, które będą używane w walce, będą mogły zdobywać kolejne umiejętności. Na przykład Joska od tej pory może przyjąć śmiertelny cios dla nas. Za nas. Żeby nie było, w momencie kiedy ginie główny bohater, czy muszę mówić, że jest to natychmiastowy game over? Może się stać cokolwiek w walce. Możemy przeżyć na jednym HP-ku. Okej. Okay. Ginie główny bohater, reszta ma full HP? Game over. Jest to czasami trochę irytujące, ale... cóż, dlatego trzeba uważać. O, co jest? Mogę wypadałoby ją przepaść. Cie! Za wczoraj. Przepraszamy, że cię tak martwiliśmy.
No, dajcie spokój. I, czy Yukiko wciąż nie ma? Yukiko? Nie, chyba. Nie widziałem jej dzisiaj. O, mamo. Co powinnam zrobić? Ej, z to, o czym rozmawialiście, to prawda? Wiecie, chodzi o to, że ludzie pojawiający się na kanale północnym są powiązani z tamtym drugim światem. Cóż, właśnie o tym rozmawialiśmy. Chcieliśmy sprawdzić to później. Cóż, ta osoba w telewizorze. Myślę, że to była Yukiko. W sumie... różowe kimono! Kimono wygląda jak to, co nosi w gospodzie. I miała je też podczas tego wywiadu. Martwiłam się trochę, więc wysłałem jej maila, ale nie odpowiedziała. Zadzwoniłam do niej wcześniej i powiedziała, że będzie dzisiaj w szkole. Oj, to przypadek. Uspokój się, rozumiemy. I daj ani słowa. A no nie. A, innymi słowy. Jest spora szansa, że Yukiko właśnie siedzi w drugim świecie. Co to ma znaczyć? Czy chcecie powiedzieć, że Yukiko została tam wrzucona? Cóż, jeszcze nie wiemy. Najpierw powinniśmy się upewnić, czy jest bezpieczna. Nie wiem, przedzwonić coś. Przedzwonię do niej jeszcze raz. Poczta głosowa odebrała. Fajne mają telefony. Jeden sygnał i już wiedzą, że nie odbierze. O, nie odbiera! Tak serio? Yukiko jest w tym miejscu? Przestań! Coś musiał jej wypaść! Jakieś sprawy czy coś... Sama się bardziej martwisz od nas. A może pomaga w gospodzie? Nie mogłabym wtedy odebrać się komórki. To przedzwoń. Ale czy nie wszedł tylko do szkoły? Cóż, zadzwoń do gospody. W sumie mam gdzieś numer. Błagam, Yukiko, odbierz. To teraz tak trochę realistyczniej. Cztery sygnały? Yukiko? Dzięki Bogu, jest tam. A tak, tak, rozumiem. Co nie? O nic nie chodzi. Wyślę to jeszcze raz później. No cały czas w gospodzie. Dzięki Bogu. Powiedziała, że mniej bardzo dużo grupowych rezerwacji musiała trochę im pomóc. W sumie, jakby się na to zastanowić, to już się wcześniej zdarzyło. W sumie tak się dzieje przynajmniej raz do roku. Powiedziała, że będzie też jutro w gospodzie. No i cóż boską, Yosuke! Martwiłam się przed ciebie, tak naprawdę o nic. Wszystko z nią było w porządku. Tak, kto się martwił? A to ty zacząłeś mówić. Czy Yukiko jest w tym miejscu? Przepraszam. Ale jest powód, dla którego tak myślimy, okej? Tak? Jaki? Cóż, myślałem, że ludzie, którzy pojawiają się na kanale północnym, pojawiają się tam, ponieważ są już w tym świecie. Cóż, to ma sens, tak? Ludzie pojawiają się w TV, bo są w TV. Ale Yukiko jest wciąż tutaj, w naszym świecie. Możemy chcieć się dowiedzieć, o co chodzi. Okej, spotkamy się w Junet w szkole. Okej. A gdyby tak dać mi zapis? A więc się słuchaj, w dużym skrócie. Wczoraj działo się naprawdę dużo różnych dziwnych rzeczy, o których wolałabyś nie wiedzieć. Tak, tak. To już chyba dosyć, jeżeli chodzi o moje ucieczki. Jeżeli bym tego wcześniej zobaczyła, nigdy bym w to nie uwierzyła. Ano. Kasia, musimy wejść i dowiedzieć się, co jest w środku.
Tak, z tymi wszystkimi klientami dookoła. Wcale nie będzie to podejrzane. Ale jak? Porozmawiałeś z tym Teddy? Tak. Szkoda, że jest tak dużo klientów. No bo nie, że ci jest sprzedaż. Sponsor do domu. Okej, mam pomysł. Chodź na chwilę. Spój, włoż tam swoją rękę i go zawołać. Jestem pewien, że ten niedźwiadek gdzieś tam łazi wokół wejścia. Hej, stań tutaj. Tego ścianę. Ze mną ścianę. Ścianę? No. Głupio by to wyglądało, okej? Okay. Hej, Teddy. Teddy, nie gryź! Zły niedźwiadek! Co się stało? Coś mi ugryzło. Nie tak głośno, kurczę. Stary. To są ślady po ugryzieniu? Wszystko w porządku? Tak, tak. Będzie w porządku. A, wygląda jakby bolało. Ten niedźwiedź musiał to zrobić. Ej, ty! Wiem, że tam jesteś. O, czy to jakaś gra? Jeżeli uważasz, że gryzienie mnie jest grą, to wyjdź. Nie, to nie jest gra! Czy możesz wyczuć kogoś, kto jest w środku? Jakiego kogokolwiek. Jestem samotny małym niedźwiadkiem, jak zawsze. O Boże, już się zaczynają suchary Tyriego. Nie widzę tutaj żywego misia. Uwierzcie mi, tłumaczenie tych sucharów będzie okropne. Bo to są tak naprawdę gry językowe. Baren to jest opustoszałe tej Teddy. Baren. Później będzie jeszcze gorzej. To się dopiero zaczyna. A jest nikogo nie ma w środku, tak? Jesteś pewny? Nie kłamie! Mój nos pasuje tak jak zawsze. Okej. Czy jesteśmy bezpieczni? Tak się jak pójdę uprzedzić Yukiko. Skoro będzie taka zajęta pomaganiem w gospodzie, nie sądzę, że gdziekolwiek sama poszła, ale mimo wszystko. No tak. Pójdziesz z nią do szkoły w poniedziałek, prawda? A no, zajdę po nią do jej domu. Może dowiemy się czegoś więcej w dzisiejszym kanale pomocnym. Trzymajmy kciuki za to, że to tylko nieporozumienie. A no. Podasz mi swój numer komórki? Zadzwonię do ciebie, kiedy go obejrzę. Dzwonienie po północy. Właśnie o tym marzyłem. In before ktoś, kto ma mój numer, zacznie to robić. Okej, nie zapomnijmy obejrzeć się tego dzisiaj w nocy. A no. Czy naprawdę Kiko się pojawiła w sumie? To kimono. Ach. Dla świętego spokoju obejrzę jeszcze raz. Proste. Nie zgadnę, bo co do nikogo nie będzie. A, byłem blisko. Ja to przyznaliśmy się wszystko, co mogliśmy. I dalej nie mamy nic, co wskazywałoby na podejrzanego. Nawet nie wiem, czy to zabójstwo. Co innego mogło to być? Przecież ciało nie mogło tak skończyć w wyniku wypadku. Ja już mówiłem, ciało spadło z samolotu. Tak, wiem. Wylądowało na antenie, przebiło. Dalej nie wiem, co zabiło pierwszą ofiarę, a teraz mamy drugą w podobnym stanie. Jeżeli jest to morderstwo, to nie ma wątpliwości, że mowa jest to o tym samym człowieku. Ale jeżeli to prawda, to co się do cholery dzieje? Wie pan, z początku myślałem, że to po prostu wynik trójkąta miłosnego. Nie, ta piosenkarka mi to do Hiragi. Kagami! I Tsukasa. Ma naprawdę solidne alibi. Była akurat na koncercie z oceanem.
i naganiam fake emoji tego dowodzą. Pamiętasz, jedyny powód tego ten skandal wybuchł był taki, że Hiragi sama powiedziała o nim w media. Nikt normalny nie dałby takich powodów do podejrzeń, gdyby mieli na myśli morderstwo. Coś ma pan coś sens? Sam Taro Namatame, jej mężem. Jakkolwiek byśmy nie próbowali go do tego przykłuść, nic go z tym morderstwem nie wiąże. Pracował w mieście przez ostatnie 6 miesięcy. Był to niedawno przez skandal, ale był zawalony robotą w swoim domu, kiedy nadszedł czas wypadku. Byli świadkowie i inne dowody świadczyły o tym, że był tej nocy tam, w swoim biurze, kiedy Yamano zginęła. I nie możemy znaleźć nic, co udowodniłoby, że Yamano kontaktowała się z Namatame przed albo po jej zniknięciu. Słyszał pan, że kariera Namatame została praktycznie zniszczona. Został wyrzucony ze swojej pozycji jako sekretarza. Został ofiarą jak ta dziewczyna Yamano. A, w sumie. Wracałem do tego. I mamy drugi wypadek dotyczący Saki Konishi. Ona odkrywa ciało Yamano, ale nie sądzę, że zabójca chciał po prostu zamknąć jej usta. Została zabita długo po tym, jak odnotowała ciało. A podejrzany nie ukrył jej, tak jakby chciał, żeby była znaleziona. Jedyny związek byłby taki, że chodziła do tej samej szkoły, co córka gospody, gdzie Yamano nocowała. Ale to nie jest żaden motyw. Przypadki takie jak te są zbyt częste dla miasta takie, tak małego jak nasze. Cóż, słyszałem o tym w wiadomościach. Wiadomości wiedzą wszystko. Co? Ta historia w gospodzie już wyciekła? I weź tu pracuj w policji. Okej, rozumiem. To pan Ato. Może było coś o ciele, co tylko Saki Konishi wiedziała. Ale co na przykład? A nasz podejrzany zabił, aby utrzymać to w tajemnicy. Adachi, to i twoja pokrętna logika. Tak jak, jedyne co teraz możemy robić, to dalej badać wszystko, co związane z podejrzanymi, z ofiarami. Nasz podejrzany musi być kim z Inaby. Logika godna Sherlocka Holmesa. O, czy to intuicja detektywa? Przezabawne. Ha, 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 bardzo śmieszne. Że zacytuję kogoś. Hej. Witaj z powrotem. Na szczęście od jutra przestanie padać, dzięki Bogu. Co nie miał faktu, że przez to nie będziemy mieli dostępu do Midnight Channel. A, tak jakbyś ktoś się pytał. Wróciłem do starego save'a, bo mogę. Aha. Czy ja o czymś zapomniałem? W sumie zapomniałem pokazać się personę Yosuke. Jest nią Jiraiya. Nastawiona bardziej, przynajmniej na razie, na ataki fizyczne, podatna na ataki elektryczne, silna na ataki typu wiatru. Sama ma czary Garu, czyli lekki atak wiatrem, Baszcz, lekki atak fizyczny i Dia, lekki czar leczący. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Widzimy się następnym razem, kiedy to kulturalnie się prześpimy i zobaczymy, co jest na Midnight Channel i taki tam. Do tego czasu, trzymajcie się ciepło, cześć!